genialny skok i rekordowy łup. To jest po prostu idealna, zorganizowana grupa przestępcza. Jako pierwsi rozmawialiśmy z człowiekiem, który według śledczych miał być mózgiem napadu stulecia. Grzegorz Łuczak, zanim trafił na sądową salę, spędził prawie rok w ukraińskim areszcie. W swojej celi miał telefon. Powiem krótko, tam są wielkie przekręty, bo chodzi o 4 miliony. Za 4 miliony można kupić bardzo dużo. Przestępcy się znaleźli, samochód się znalazł, ale pieniądze się nie znalazły. Czy prokuratura zrobiła wszystko, by odnaleźć i odzyskać ukradzione pieniądze? Ja mniej więcej wiem, gdzie jest pieniążka. U kogo jest? Ja nie dostałem przesłuchania. Okej, my już się łączymy tak, że on nas widzi. Teraz pytanie, czy on nas... Halo? Dzień dobry. Witam pana. Dzień dobry. Witam pana. Pan Grzegorz Łuczak, tak? W październiku 2018 roku nawiązujemy kontakt z Grzegorzem Łuczakiem, przez śledczych nazywanym mózgiem skoku stulecia. Wówczas od blisko roku przebywał on w ukraińskim areszcie ekstradycyjnym. Jak się okazało, miał tam przemycony telefon komórkowy. W czasie rozmów z nami przedstawił on wersję zdarzeń, która znacznie różni się od tej przedstawionej w akcie oskarżenia. Powiem krótko, tam są wielkie przekręty, bo chodzi o 4 miliony. Za 4 miliony można kupić bardzo dużo. Do Grzegorza Łuczaka i jego wersji jeszcze wrócimy. Aby zrozumieć i ocenić sens jego wypowiedzi, musimy jednak się cofnąć 4 lata. Lipca 2015 roku pod bank w Swarzędzu podjeżdża wyładowany pieniędzmi bankowóz. W środku jest 3 konwojentów. 2 bierze część pieniędzy i wychodzi z samochodu, by doładować znajdujący się w środku bankomat. Gdy znikają za drzwiami, 3 konwojent włącza zagłuszarkę GPS, czym blokuje sygnał z nadajnika bankowozu. Następnie odpala silnik i odjeżdża z ponad 8 milionami złotych. Kilka godzin później porzucony bankowóz zostaje znaleziony w lesie między Swarzędzem a Poznaniem. W środku nie ma żadnych śladów. Całe wnętrze zostało dokładnie wymyte chlorem. Nie ma też konwojenta i większości transportowanych pieniędzy. Prawdopodobnie z pośpiechu złodzieje zostawili w bankowozie jeden worek z banknotami w obcych walutach. Pierwsze godziny śledztwa wprawiły śledczych w osłupienie. Konwojent okazał się być człowiekiem widmem. Od chwili zatrudnienia posługiwał się fałszywymi danymi. Dowodem osobistym, pozwoleniem na broń i badaniami lekarskimi. Wszystko na ukradzione dane prawdziwego mężczyzny, nazywającego się Mirosław Duda. W jego szafce w pracy nie znaleziono ani jednego śladu, żadnego odcisku palca. Monitoringi zabezpieczone w poznańskiej siedzibie firmy tylko potwierdziły, że rzekomy Duda robił wszystko, by swoich śladów nigdzie nie zostawić. Policjantom udaje się jednak wyłuskać trop. Ich uwagę zwraca Adam K., były policjant i najbliższy przyjaciel Grzegorza Łuczaka, wiceprezesa okradzionej firmy. To było już półtora, może 2 miesiące po tym skoku. Ja pojechałem do niego, bo już wiedziałem bardzo dużo, poukładały mi się klocki, że tak powiem, puzzle. Ja już wiedziałem, że on brał w tym udział i że on jest w to zamieszany. I on wtedy przyznał się do tego i powiedział mi, kto w ogóle brał w tym udział. Adam K. proponował mi 250 tysięcy. Ja nie wziąłem, ja go wyśmiałem wtedy, dla mnie 250 tysięcy to nie były jakieś duże pieniądze. Słowa Grzegorza Łuczaka to jego linia obrony. Pozostaje jednak pytanie, jak wyglądał prawdziwy podział ról w planowaniu i przeprowadzeniu skoku stulecia. W początku ja myślałem, że był tylko jednym z kilku osób, iż to on nie był głową tego. Jednak po tym wszystkim, co się dowiedziałem, to wszystko zorganizował i zarządza. Adam K. zostaje aresztowany 2 miesiące po zuchwałej kradzieży.
Po 3 miesiącach aresztu przyznał się, że brał udział w napadzie i wsypał pozostałych wspólników, w tym Krzysztofa W., osławionego konwojenta, podającego się za Mirosława Dudę. Jako pomysłodawcę i szefa grupy wskazał Grzegorza Łuczaka. Wysoki sądzie, to jest po prostu idealna, zorganizowana grupa przestępcza. Prokurator dał wiary Adamowi K. i na jego wyjaśnieniach oparł akt oskarżenia. Za współpracę odwdzięczył się wnioskiem o nadzwyczajne złagodzenie kary. Zażądał dla Adama K. tylko roku więzienia. Wypuścił go także z aresztu i pozwolił odpowiadać z wolnej stopy. Oskarżony opisał tak naprawdę jako pierwszy i dokonał przełomu swoimi wyjaśnieniami w tym postępowaniu. Jak razem to było. Wniosek prokuratora został jednak odrzucony. W wyroku sędzia napisał, że Adam K. przez wiele miesięcy zwodził prokuraturę i przekazywał tylko te informacje, które były dla niego wygodne. Może źle został zrozumiany. Jednego ze złodziei miał wręcz ochraniać. I w rzeczywistości o jego udziale w skoku stulecia miał napisać dopiero Grzegorz Łuczak w liście do prokuratury. Dotarliśmy do materiałów z policyjnego dochodzenia. Potwierdzają one, że Adam K. zdecydował się mówić dopiero, gdy był całkowicie pogrążony, a śledczy mieli już zebrane kluczowe dowody, które go obciążały. To najważniejszy z nich. Niespełna miesiąc po kradzieży do banku w Konstantynowie Łódzkim wchodzi Agnieszka K., żona Adama K. Razem z nią są jej rodzice. W torbie, którą mają ze sobą, jest ćwierć miliona złotych pochodzących z kradzieży. Agnieszka K. wpłaca je na swoje konto w tytule przelewu wpisując darowizna od ojca. Funkcjonariusze zauważyli również, że wszystkie telefony użyte w skoku stulecia zostały kupione w tym samym supermarkecie. Za wszystkie płacono gotówką, jednak w czasie jednego z zakupów Adam K. nabił sobie na kartę lojalnościową sklepu punkty za dokonane zakupy. To właśnie ten moment. Po numerze karty ustalono, kto kupował telefony. W zabezpieczonym monitoringu widać, że w kolejce za Adamem K. stoi Grzegorz Łuczak. On również kupił 2 telefony. W nocy, kilka godzin przed kradzieżą pieniędzy z bankowozu, Adam K. zostawił kolejny ślad. Zapłacił własną kartą kredytową za zatankowanie auta do pełna na jednej z łódzkich stacji. Następnie, tuż przed kradzieżą, był już w Poznaniu, gdzie znowu dał się nagrać, tym razem miejskiemu monitoringowi. Tam włączył jeden z kupionych telefonów i zadzwonił do fałszywego konwojenta Krzysztofa W. Gdy doliczymy zostawienie śladów DNA na zagłuszarce i zapłacenie konwojentowi za nocleg w hotelu własną kartą kredytową, wyjdzie zastanawiająco duża liczba błędów. W dodatku popełnionych przez byłego policjanta. Czy prokurator prowadzący to śledztwo brał pod uwagę taką hipotezę, że w odniesieniu do Adama K., czyli tego policjanta, że to był jego biznesplan od początku do końca, to znaczy zorganizować ten napad, instruować, kierować pracą swojego żołnierza, po czym wysypać swoich kompanów, pójść z prokuraturą na układ, dostać symboliczną karę, pieniądze nigdy się nie znajdą. Nie, to nie było brane pod uwagę. Ta hipoteza pana zdaniem brzmi niewiarygodnie? Niby. Projektorze, hipotezy można snuć w wielu zakresach. Co do każdego postępowania może być ich kilka. Natomiast w toku tego postępowania tej hipotezy nie braliśmy pod uwagę. Sargis H. to Ormianin od wielu lat mieszkający w Polsce. Przed napadem był przyjacielem zarówno Adama K., jak i Grzegorza Łuczaka. W sprawie napadu nigdy nie został przesłuchany. Udało nam się do niego dotrzeć i porozmawiać o skoku. A panu K. to coś opowiadał o tym napadzie? Cel i wszystko. Ja wszystko wiem doskonale. Ja wszystko wiem od kropkami, jak to było i jaki to było. Przecież on wszystko mnie powiedział. No i co się stało z pieniędzmi? No właśnie, gdzie jest pieniążki? Ja mniej więcej wiem, gdzie jest pieniążki. U kogo jest? I ja nie dostałem przesłuchania. A to kto ma te pieniądze? No to teraz panu mam powiedzieć.